Ekonomia opisuje gospodarkę, a gospodarka ma niebagatelny wpływ na życie każdego z nas. Z tego wynika prosty wniosek. Ekonomia jest ważna i warto ją znać. Dlatego dzisiaj zrecenzuję tą oto książkę. Jest to Krótka historia ekonomii. Autorem książki jest Niall Kinstein. Kim on jest? Jest on profesorem w London School of Economics. Czyli w skrócie powiem, że zna się na temacie. Tyle wystarczy. Więc o czym jest ta książka? Ta książka, jak sama nazwa wskazuje, jest to krótka historia ekonomii. Krótka może wskazywać na to, że jest to książka prosta i pisana prostym językiem. I to się zgadza. Historia pokazuje nam, że mamy tu do czynienia z całościowym opisem ekonomii od jej początków do dnia dzisiejszego. I tak właśnie jest. Więc jest to chronologiczny opis tego, jak zmieniała się ekonomia, jak zmieniało się jej postrzeganie. Zaczynamy od pierwszych ekonomistów, którymi byli filozofowie. Dalej przechodzimy już do czasów, w których ekonomia stawała się odrębną nauką, aż do dnia dzisiejszego. Więc mamy tu to, jakie idee ekonomiczne były na samej górze w danych czasach, jakie były najbardziej popularne w danych czasach, jakie były używane przez różnego rodzaju rządy. Wszystko jest oczywiście opisane na podstawie przykładów i wszystko jest z życia wzięte. Mamy tu również opis najwybitniejszych ekonomistów i mamy opis ich teorii, ich hipotez i tego, w jaki sposób myśleli o gospodarce. Więc tak wygląda ta książka. Znajduje się w niej 40 rozdziałów. I w dużym skrócie można powiedzieć, że jeden rozdział to jedna idea, ale to jest duże zaokrąglenie, duże przymrużenie oka, ponieważ czasem w rozdziałach jest więcej idei, jednak tak ogólnie jest. To jest 40 rozdziałów, 40 idei, może nawet więcej. Trochę się tu namieszałem, ale dobra. Książka jest naprawdę dobrze napisana. Ciekawe przykłady obrazują szersze idee, które normalnie ciężko byłoby zrozumieć, więc to jest na pewno na plus. Co ciekawe, cała książka jest pisana bardzo prostym językiem, a teraz zdradzę Wam to, że mimo tego, że interesuję się ekonomią, studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym, to z niektórymi ideami, teoriami spotkałem się pierwszy raz. Więc naprawdę nie jest ona tylko dla początkujących, ponieważ ja, jako myślę, że mogę to powiedzieć, osoba średnio zaawansowana, odnalazłem w tej książce również nowe rzeczy, które wzbogaciły moją wiedzę, więc naprawdę nie tylko dla początkujących. Bardzo mi się podobało to, że ta książka jest bezstronnicza. Ona po prostu opisuje, jakie idee kto miał, ale w żaden sposób ich nie ocenia. Na przykład opisywała Karola Marksa i jego idee i nie obrażała ich, tak jak się to robi teraz w dużej ilości mediów. Po prostu autor wyraził, jak myślał Karol Marks, jakie przykłady dawał, i to było mądre. Karol Marks to był bardzo mądry człowiek. I czasami podawał jakieś kontrargumenty, jednak nie stawiał się po żadnej ze stron. Po prostu przedstawiał tobie, czytelnikowi, to jak to wygląda. Mi, czytelnikowi. Więc naprawdę pod tym względem książka jest fenomenalna. Tak jak mówiłem, cała książka jest pisana bardzo prostym językiem, więc myślę, że nawet poziom gimnazjalny, który gimnazjum aktualnie nie istnieje, no to poziom licealny, to już ta książka na luzie może zostać przeczytana przez licealistę. Myślę, że nie będzie miała problemu ze zrozumieniem, ponieważ jeżeli jest jakieś trudne słowo, trudna teoria, to jest ona wytłumaczona prostym językiem, więc naprawdę pod tym względem nie mam się do czego przyczepić. Zdecydowanie polecam tą książkę. Poznałem dzięki niej mnóstwo idei. Może poniekąd uszegregowałem i usystematyzowałem swoją wiedzę, więc to na pewno również na plus w przypadku tej książki. Więc tak to wygląda. Zdecydowanie polecam. Świetna pozycja. Jedna z lepszych, które czytałem na temat ekonomii, która charakteryzuje się tym, że jest często abstrakcyjna i opisywana jest tym abstrakcyjnym językiem. Tu tak nie było. Mnóstwo przykładów, mnóstwo prostego języka. Tak wygląda ta książka. Więc to tyle z tej książki. Myślę, że scharakteryzowałem wszystko, co wpadło mi do głowy. Nie mam się do czego przyczepić. Czasem może przydałoby się jakiś wykres, jakieś może wytłumaczenie w formie rysunkowej. Tego tu nie było. To taki mały minusik. Jednak ogólnie książkę bardzo polecam.
Więc to już koniec tej recenzji. I ta recenzja powstała na zasadach współpracy recenzenckiej z wydawnictwem RM. Wydawnictwo to wysłało mi tą książkę, żeby ją zrecenzował i bardzo im za to dziękuję. Dziękuję im również za cierpliwość, ponieważ dostałem tą książkę około 2 miesiące temu i dopiero teraz ją recenzuję. Naprawdę miałem dużo rzeczy na głowie, też trochę moja motywacja do czytania spadła. Zacząłem czytać też dogłębniej, robiłem notatki, więc trochę dłużej to zajęło. Tak, jestem zadowolony z tego, że przyswoiłem, myślę, wszystko, co było do przyswojenia w tej książce i naprawdę ta książka zostawia mnie jako kogoś mądrzejszego. Dziękuję wydawnictwu za współpracę, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Cześć!